Oj, Malcie, chyba ty jesteś leszczem. Wojtek, który powinien odpoczywać w domu, przyszedł jednak do szkoły, żeby ukryć się przed ojcem tyranem. Niespodziewanie mężczyzna pojawia się w szkole. Wiesz, jak się poczułem, jak wróciłem do domu z firmy, a ciebie nie było? No przepraszam, nie chciałem cię zdenerwować. Nie chciał być sam w domu. Nie byłby w domu sam, tylko byłby ze mną. No właśnie. No Patryk, proszę cię. Patryk, nie rozumiem tego komentarza. Wojtek, idziemy. No, ale ja proszę go zostawić. Tutaj. Jak to wolisz zostać tutaj? Matka czeka, denerwuje się. Wracamy do domu, no, ale już. Ale ja mam dzisiaj sprawdzian, wolę zostać na lekcji i go napisać. Myślisz, że nie wiem, co ty kombinujesz? Myślisz, że ci się upiecze? Musimy porozmawiać o tym, co zrobiłeś wczoraj. Wracamy do domu. Wojtek, co ty robisz? Stoję, nie widać. Gdybym był twoim ojcem, nauczyłbym cię dyscypliny. Co, ja się, że pan nie jest. Patryk nie zamierza dłużej czekać, aż agresywny ojciec Wojtka zrobi chłopakowi krzywdę. Chce jak najszybciej porozmawiać z nauczycielami i znaleźć pomoc. No bo ojciec Wojtka to jest sadysta, po prostu znęca się nad jego matką. Właśnie przyszedł do szkoły i go goni po całej szkole teraz. Gdzie oni są teraz? No, kurde. Pomyśl, jest Wojtek. Wiem, gdzie mógłby uciec. Zaprowadzę. Tam jest. Wojtek. Ty płaczesz? Nie ma już do tego siły. Słuchaj, Patryk mi wszystko powiedział. Wiem, że tata krzywdzi ciebie i mamę. Jak mnie znowu pobił. To już nie wytrzymałem. Zrobiłem sobie to. Proszę pana, niech mi pan pomoże. Pomogę ci, dobrze? A teraz proszę cię, idź do dyrektora. A ja pójdę porozmawiać z twoim ojcem. Chodź. Jest spoko?